Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Już za 3 godziny przed warszawską siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozpocznie się manifestacja w obronie Telewizji Trwam. Ma ona związek z nałożeniem na katolicką stację kary w wysokości 50 tysięcy złotych za rzekome propagowanie działań niezgodnych z prawem. Chodzi o relacje z Marszu Niepodległości, który odbył się 11 listopada ubiegłego roku. Doszło wtedy do podpalenia tęczy, symbolu dewiacyjnych związków homoseksualnych. To także, panie doktorze, symbol, że ci ludzie nie godzą się na zachwianie fundamentów polskiej rodziny, że chcą zdrowej polskiej rodziny, normalnego związku mężczyzny i kobiety, rodziny silnej Bogiem. No tak, występują w obronie normalności przeciwko dewiacjom, które są lansowane. To nie może być symbolem Warszawy, ta tęcza, którą by niektórzy chcieli, żeby ona była tym symbolem Warszawy. To jest widok przerażający, tęcza naprzeciwko Kościoła Najświętszego Zbawiciela. Komentarz ojca Piotra Detlafa oraz doktora Krzysztofa Kawęckiego podczas Marszu Niepodległości w 2013 roku dotyczący podpalenia instalacji będącej symbolem związków homoseksualnych został uznany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za niezgodny z prawem. Przeprowadzona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji analiza audycji wykazała naruszenie artykułu 18 ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji. W opinii Krajowej Rady materiał sugerował aprobatę dla zachowań sprzecznych z prawem, pochwałę niszczenia cudzej własności w celu wyrażenia własnych przekonań. Zupełnie inne wrażenie niż to Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnoszą prawnicy. Ich zdaniem decyzja Jana Dworaka jest niezrozumiała. Oburzyła ona również wiele środowisk. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. List wystosował także Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska. W naszej ocenie brak jest podstaw do ukarania Fundacji Lux Veritatis, wydawcy Telewizji Trwam, za emisję programu, w którym rzekomo propagowane są działania sprzeczne z prawem. Słuchając tej audycji, nie można doszukać się jakichkolwiek sformułowań przemawiających do działania niezgodnego z prawem lub chwalących takie działania. Prowadzący audycję oraz zaproszony przez niego gość mieli prawo wyrazić swoje opinie na temat zjawiska społecznego, jakim jest niechęć mieszkańców Warszawy do zainstalowanej na Placu Zbawienia tęczy. Dziś o godzinie 15 przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przy skwerze kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 w Warszawie odbędzie się protest w obronie Telewizji Trwam. Swój udział zapowiedziały liczne organizacje patriotyczne i katolickie. Organizatorem manifestacji jest Prawica Rzeczypospolitej. W Poznaniu w parku na tyłach Zamku Cesarskiego można oglądać wystawę Polska Walcząca. Plenerową wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Poznań Park przy Zamku Cesarskim. Tu zorganizowano wystawę Polska Walcząca. W tym roku mija 75. rocznica powstania zrębów Polskiego Państwa Podziemnego. I w związku z tą rocznicą chcieliśmy przedstawić historię działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Część wystawy poświęcono działalności polskich konspirantów na terenie całej okupowanej Polski. 11 tablic przybliża z kolei historię Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce. Tą wystawę adresujemy przede wszystkim do młodego pokolenia, które z historią regionu ma niewiele wspólnego. Chcemy zaapelować do tych osób, aby zainteresowały się swoim dziedzictwem, jakim jest II wojna światowa. Tablice informują o podziemnych strukturach administracji państwowej, sądownictwie, szkolnictwie i duszpasterstwie. Ukazane zostały też działania tutejszej Armii Krajowej. W AK walczył Jan Górski. Wielokrotnie dostawał się do niewoli. Podczas próby ucieczki w trakcie szamotaniny z Niemcem został postrzelony. Wsunął pomiędzy nas lufę swojego karabinu i z przyłożenia do klatki piersiowej rąbnął. No i ja się osunąłem na ziemię, straciłem przytomność. Oni uznali mnie za zabitego. W działaniach konspiracyjnych AK uczestniczył też Ludwik Misiek. Bardzo często w trakcie akcji udawał Niemca. Powiedziałem po niemiecku Guten Tag. Powinienem powiedzieć Heil Hitler, ale nie przeszłoby mi to przez usta wówczas. I to Guten Tag spowodowało, że minąłem tego policjanta i on
nie usłyszał, że ja się zbliżam na rowerze, nie usłyszał tego i także był bardzo zaskoczony. Ludwik Misiek wykorzystał chwilę zawahania i szybko się oddalił. Maria Krzyżańska z tamtego okresu najbardziej zapamiętała moment składania przysięgi. Przyjmującym przysięgę był mój przyszły mąż, także dla mnie, dla niego i dla mnie to po tym było bardzo wielkie przeżycie. W pokoju było ciemno, bardzo uroczyście to się odbyło. No i w ten sposób zostałam żołnierzem Armii Krajowej. Polskie Państwo Podziemne powstało w nocy z 26 na 27 września 1939 roku. Grupa oficerów oblężonej przez Niemców w Warszawie powołała do życia Służbę Zwycięstwu Polski, która stała się zalążkiem Armii Krajowej. AK przez całą wojnę była organizacją konspiracyjną. W szczytowym momencie liczyła aż 400 tysięcy ludzi. Pozostajemy w Wielkopolsce, a konkretniej w Olsztynie. Stąd od ponad 100 lat codziennie wyjeżdżały na trasy zabytkowe parowozy. Niestety 1 kwietnia lokomotywy zniknęły z torów. To efekt braku porozumienia pomiędzy samorządem województwa wielkopolskiego a spółką PKP Cargo. Jednym z pomysłów na wyjście z kryzysu jest przekształcenie parowozowni w instytucję kultury. Na razie jednak lokomotywy cieszą oko jedynie podczas festynów. To fragment 20. Parady Parowozów w Olsztynie. Te przepiękne parowozy jeszcze do niedawna można było spotkać na wielkopolskich szlakach. Zabytkowe lokomotywy, tak jak inne pociągi, kursowały między innymi na trasie Wolsztyn-Leszno. Cena biletu na ten pociąg jest taka sama jak na przykład na szynobus, który równolegle z parowozem kursował. Cena ta sama, czas przyjazdu taki sam, wagony takie same, bo to nie były jakieś wagony sprzed wojny, tylko zwykłe wagony osobowe z lat 80. Niestety po 1 kwietnia parowozy wycofano z regularnych połączeń. To efekt braku porozumienia pomiędzy właścicielem lokomotywy, czyli spółką PKP Cargo, a samorządem województwa wielkopolskiego, który płacił za węgiel. Trwają rozmowy nad przyszłością parowozowni w Olsztyn. Jednym z pomysłów na wyjście z impasu jest przekształcenie parowozowni w instytucję kultury. Instytucja kultury między innymi dlatego, że tego typu podmiot mógłby być beneficjentem środków z różnych programów pomocowych. Chodzi głównie o pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Będzie to instytucja non-profit, także nie nastawiona na zysk. No i oczywiście tutaj cele to jest propagowanie właśnie historii kolejnictwa, propagowanie właśnie spraw związanych z parowozami. Dodatkowo wznowiono by regularny ruch lokomotyw. Na razie parowozy można oglądać jedynie podczas takich festynów jak ten. Parowozy dla miłośników kolei dostępne są na stacji w Wolsztynie. Pan Krzysztof, żeby zobaczyć zabytkowe lokomotywy, przyjechał aż ze Szczecina. Chodziliśmy do góry z rodziną, oglądaliśmy tam cały ten kocioł, gdzie to tam się sypało, ten węgiel. Tylko tak mówiliśmy właśnie, że to troszkę niszczeje i by się przydało jakieś zadaszenie. W tym warsztacie pracownicy parowozowni codziennie naprawiają części do lokomotyw. Maszyny wykorzystywane w tym zakładzie pochodzą z lat 40. A to najstarszy parowóz ma prawie 100 lat. Najstarszą lokomotywą, można powiedzieć klasyczną, jest parowóz OK1 359, wyprodukowany w Berlinie w 1917 roku. Ten parowóz to piękna Helena. Maszyna może rozpędzić się do prędkości nawet 130 km na godzinę. W parowozowni w Olsztyn można oglądać 20 zabytkowych lokomotyw. Obok stacji jest muzeum, a w nim telefon polowy. Dawniej musiał być obecny w każdym parowozie. W przypadku awarii pracownik kolei podpinał telefon do słupa i zgłaszał nieprawidłowości. A to makieta parowozowni z 1907 roku. Można powiedzieć, że parowozownia jest naprawdę czymś wyjątkowym, nie tylko dla Olsztyna, ale dla całego regionu, myślę, że nawet kraju. Jest to na dzień dzisiejszy jedyna czynna parowozownia w Europie. Parowozownia w Olsztyn czynna jest od 7 do 15. Bilet normalny kosztuje 5 zł, a ulgowy 2.
O godzinie 20:45 polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Niemiec w meczu eliminacyjnym do Euro 2016. Mistrzowie świata przyjadą do naszego kraju w osłabionym składzie, jednak i tak to oni są faworytami tego spotkania. Mimo to biało-czerwoni chcą pokusić się o historyczne zwycięstwo. Niemcy to jedyny rywal ze światowej czołówki, którego polscy piłkarze nigdy nie pokonali. W sobotnim meczu eliminacji Euro 2016 na Stadionie Narodowym w Warszawie goście wystąpią jako mistrzowie świata, ale w mocno zmienionym składzie. Reprezentacyjną karierę zakończyli Filip Lam, Miroslav Kloze i Per Mertesacker, a kłopoty zdrowotne wykluczyły z gry w Warszawie Mesuta Özila, Bastiana Schweinsteigera, samiego Kedire, Marco Reusa i Mario Gomeza. Nasza sytuacja nie jest w tym tygodniu zbyt łatwa, a kilka rzeczy, które miałem zaplanowane, zostało wyrzucone za burtę. Oczywiście liczyłem na to, że Mesut Özil zagra w tym meczu. Polacy będą chcieli wykorzystać absencję w kadrze Niemców i prawdopodobnie zagrają na dwóch napastników, Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. Myślę, że z pewną dozą optymizmu jesteśmy w stanie odnieść pierwsze historyczne zwycięstwo w 19 spotkaniu, bo do tej pory w 18 rozegranych z drużyną Niemiec najlepszy wynik, o jaki mogliśmy się postarać, to był remis. Pełną gotowość do gry potwierdził trener kadry Adam Nawałka. Jesteśmy przygotowani pod każdym względem, przede wszystkim pod względem mentalnym, co jest niezwykle ważne. Staramy się robić postępy, jeżeli chodzi o taktykę. Co do przygotowania fizycznego, jestem zupełnie spokojny o drużynę, mam pełne zaufanie i gorąco wierzymy w to, że ten mecz będzie właśnie naszym meczem. Ogromną nadzieję na dobry wynik wyrazili sami piłkarze, a optymizmem napawa ich zacięty mecz Niemców ze Szkotami. Polacy chcą wykorzystać zniżkę formy mistrzów świata. Mecz Szkocji z Niemcami daje nam więcej wiary w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć dobry rezultat teraz, ponieważ oczywiście też Niemcy byli wielkimi faworytami tego meczu i Szkoci byli niemalże równie dobrzy jak zespół niemiecki i byli bliscy sensacji. Więc mam nadzieję, że my będziemy troszeczkę bliżsi. Po ciężkim boju z Niemcami podopieczni Adama Nawałki zmierzą się we wtorek ze Szkotami. Mecz niesłychanie ważny ze Szkocją. Gdybyśmy zdobyli 4 punkty w tych dwóch meczach, myślę, że byłaby to bardzo pokaźna zaliczka na to, co będzie się działo w dalszej fazie tych rozgrywek eliminacyjnych. Początek spotkania z Niemcami o godzinie 20:45. Już ponad 4000 osób zmarło od początku epidemii eboli, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Zarażonych wirusem jest już ponad 8400 osób. ONZ alarmuje, że liczba zachorowań podwaja się regularnie co 2-3 tygodnie. ONZ określa epidemię eboli jako bezprecedensowe wydarzenie w historii świata. Kryzys potrzebuje globalnej reakcji. ONZ wzywa wszystkie państwa oraz organizacje pozarządowe do masowej mobilizacji w walce z wirusem. W związku z rozprzestrzenieniem się choroby jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że epidemia ewoluowała z regionalnego problemu do kryzysu międzynarodowego. Ten kryzys potrzebuje złożonego i wielowymiarowego zarządzania. To już nie jest tylko kryzys związany ze zdrowiem. Walkę z wirusem przegrywają najbiedniejsze kraje Afryki, które dotknęła epidemia. Rządy nie mają odpowiednich środków, aby skutecznie chronić obywateli przed kolejnymi zarażeniami, dlatego apelują o międzynarodową pomoc. Lokalne społeczności nie mają również świadomości ogromu zagrożenia. Pojedyncze przypadki zarażenia wirusem w państwach Zachodu zmuszają je do poważnych reakcji. Poszczególne rządy przygotowują się na ewentualność pandemii. Deklarują dodatkową pomoc dla państw Afryki, gdzie wirus się rozprzestrzenia. Pentagon przeznaczy na ten cel 750 milionów dolarów. Uważamy, że wszystkie możliwe sposoby muszą być wprowadzane w celu zapobieżenia rozwojowi choroby w Afryce. I to jest to, czego naprawdę potrzebujemy, ponieważ ryzyko w naszym kraju nie zostanie zażegnane do czasu wyeliminowania rozprzestrzeniania się choroby w Afryce. Stany Zjednoczone wprowadziły dodatkowe kontrole pasażerów na lotniskach. Osoby przylatujące z Gwinei, Sierra Leone i Liberii będą musiały poddać się pomiarowi temperatury i odpowiedzieć na serię pytań. Nad podobnym rozwiązaniem zastanawia się
Unia Europejska. Wspólnota przygotowuje również wspólne rozwiązania na wypadek ewentualnej pandemii eboli w Afryce. Unia chce skoordynować działania z wykorzystaniem środków wojskowych i cywilnych. Przygotowywane są także plany ewakuacji obywateli państw Unii z Afryki Zachodniej. Komisja Europejska wydała dotychczas 180 milionów euro na walkę z wirusem. Obecnie w kilku krajach europejskich, we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Hiszpanii, leczy się pacjentów, u których wykryto wirusa lub istnieje podejrzenie, że się nim zarazili. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Anita Suraj-Bagińska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią i północną częścią Europy dużo chmur z opadami deszczu. Słonecznie na Bałkanach. W dzień maksymalnie od 15 stopni w Moskwie, około 19-21 stopni w zachodniej i środkowej części kontynentu, do 27 stopni w Rzymie. Tak wygląda prognoza pogody dla Europy, a już teraz zerknijmy na mapę Polski. Pogodnie na południu i wschodzie, natomiast dużo chmur na północy oraz zachodzie. Opady deszczu wystąpią na zachodzie, Pomorzu i w północnej Wielkopolsce. W ciągu dnia temperatura od 14-17 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 22-23 stopni na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie z południa. Ciśnienie będzie się wahać na barometrach w Warszawie około 1016 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.